przeciwko przekwalifikowaniu trasy Suwałki-Rudka-Tartak z drogi wojewódzkiej na powiatową zaprotestowali dziś w podsuwalskich Gulbieniszkach samorządowcy z Suwalszczyzny. W południe przedstawiciele suwalskiego starostwa, miejscowych gmin, sołectw oraz mieszkańcy spotkali się z dziennikarzami. Mówili o swoich obawach i 3000 zebranych podpisów przeciwko zmianie statusu drogi. Przypomnijmy, że władze wojewódzkie przymierzają się do zmiany, bo po budowie trasy ekspresowej Suwałki-Budzisko nie widzą powodu, aby były dwie równoległe drogi wojewódzkie. Starodroże Krajowej 8 przez Szypliszki i wspomniana trasa Suwałki-Rudka-Tartak. Stąd pomysł, aby ta ostatnia była trasą powiatową. Władze powiatowe na czele ze starostą Witoldem Kowalewskim są przeciwne, bo utrzymanie takiej drogi to duże koszty. Przekazanie tej drogi powiatowi spowoduje to, że 8000 mieszkańców Suwalszczyzny, północnej Suwalszczyzny, zostanie wykluczony komunikacyjnie. Gmina Dubeninki, województwo warmińsko-mazurskie, gmina Wiżajny, gmina Rudka-Tartak, gmina Jeleniewo chyba najwięcej traci, bo w ogóle 17 km przebiegu tej drogi i gmina Jeleniewo zostanie pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej, będzie leżała przy drodze powiatowej. Gmina Suwałki również, także no... Będzie to cios dla powiatu, również dla gmin. Staroście wtórują mieszkańcy i wójtowie, między innymi Kazimierz Urynowicz, wójt gminy Jeleniewa i Jacek Pietrukiewicz, wójt gminy Wiżajny. Ludzie, mieszkańcy z Wiżań, z Rudki-Tartak, z innych miejscowości, z Dubeninki dojeżdżają do pracy. Więc tutaj jest bardzo duży ruch, więc utrzymanie tej drogi jest bardzo ważne, istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców, którzy dojeżdżają, którzy korzystają z tej drogi. Wszyscy mieszkańcy jadą tą drogą do Suwałk. Albo od Wiżeń 651 drogą do Rudki-Tartak, lub drogą powiatową, która wchodzi w miejscowości Sidory. I wszyscy mieszkańcy tą drogą prosto docierają do Suwałk. Na miejsce przybył też Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który wystąpił w tej sprawie z interwencją poselską. Jak mówił, uchwała intencyjna władz wojewódzkich o zmianie statusu drogi jest nieporozumieniem. Wyjaśniał, że nie można wiązać budowy ekspresówki z drogą do Rudki-Tartak, tak, bo nowa droga ekspresowa jej nie zastępuje. To jest absolutne nieporozumienie. Wystarczy popatrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że to są drogi prowadzące w innych kierunkach i mające inne funkcje. Czytamy w uzasadnieniu, że one są drogami prowadzącymi w tym samym kierunku. No jest to absolutna nieprawda. Myślę, że dziecko w szkole podstawowej potrafi, a może dzisiaj w przedszkolu, czytać mapę w sposób bardzo oczywisty. Ten wniosek wynika taki, że to są drogi prowadzące w różnych kierunkach. A więc oddana droga ekspresowa nie może zastąpić tego odcinka. Ona zastąpiła odcinek drogi krajowej numer 8. Protest i zbiórka podpisów to reakcja na niedawną wypowiedź Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego w Radiu 5, który stwierdził, że władze wojewódzkie dzielą się pieniędzmi, ale muszą dzielić się też kosztami. Stąd plan przekwalifikowania drogi z wojewódzkiej na powiatową. Tak jak my dzielimy się budżetem województwa, wspieramy samorządy, zarówno gminne, powiatowe, wspomniany przeze mnie fundusz wsparcia gmin i powiatów i to już od 3 lat. Za każdym razem coś powiat suwalski, augustowski otrzymują od nas. Teraz miasto Suwałki, wcześniej 3 ponad miliony złotych na lotnisko w Suwałkach. Też wspieramy tam inwestycje drogowe. No musimy ten ciężar ponosić i tutaj mam nadzieję, że samorządowcy staną na wysokości zadania i to udźwigną.